Na zakupy się wybieram, patrz co się dzieje. Normalnie szok. Taki deszczorm. Teraz tam do samochodu trafić. Jak najszybciej. O! Kurde! Tragedia. Akurat teraz, w tym momencie. Cześć. 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 Jakie miszki. Jakie misie. Jakie misie. Gdzie ty idziesz? Gdzie ty idziesz? Gdzie ty, misiu, idziesz? Miśku, gdzie ty, misiu, idziesz? Gdzie misiu idzie? Misiu? Miśku? Miśku? Misie? Misie? Misiu. Ale fajny misie. Ale ty fajna jesteś. Fajna, fajna. Tutaj palca dotknę. Ale fajny misie. Rozbójniki jesteście, co? Rozbójniki jesteście. Rozbójniki. Ale rozbójniki. Dwa i pół tysiąca euro i mogę brać się do domu, obydwie. Cześć kochani, dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie na moim kanale. Mam nadzieję, że papuszki Wam się podobały. Mnie oczywiście zachwyciły, nie widziałem jeszcze nigdy na żywo. Papug to jest kakadu różowe. Cudowne, jakbym miał 2,5 tysiąca euro i jakbym miał jeszcze jakąś wolierę oddzielną, to bym od razu, słuchajcie, kupował. No ale nie o tym odcinek. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak się ukorzenił nasz Philodendron melanochryzum i chciałbym te wszystkie trzy rośliny razem wsadzić i pogadamy sobie o jakichś tam różnych pierdołach. Dobra, słuchajcie. Ja mam w sumie 5 melanochryzum. Dwie są bardzo małe. Potem jest większa i jeszcze jedna.
to by były 4. No i mam oczywiście to wielkie, ale mówiłem Wam ostatnio na tym na odcinku ze ścianą wstydu, że nie polecam takich wielkich roślin, bo one są przystosowane są przede wszystkim do... One są po prostu przystosowane, wiecie, do innych warunków i kupując taką wielką roślinę, robimy jej stres, robimy jej, wiecie, niepotrzebny stres, bo taki melanochryzum, jeżeli one zacznie już u Was pięknie rosnąć, to będzie rac fac, będziecie mieli super, słuchajcie, wielką roślinę. Dobra, zaczynamy tutaj te cudowanie. Na tym odcinku właśnie o bezpiecznym rozmnażaniu robiłem właśnie tutaj okład, zobaczcie. O, widzicie korzenie? No i tutaj najwyższy już jest czas, żeby to, słuchajcie, obciąć. I w ogóle to mi się tutaj nie podoba. Wsadzimy wszystko razem w jedną doniczkę. No i słuchajcie, jeżeli macie rośliny, powiedziałbym, z takiej samej firmy, podobne gatunkowe, czy nawet podobne 2-3 razy, no to słuchajcie, naprawdę warto je... Naprawdę warto je wsadzić do jednej doniczki. Przede wszystkim wszystkie te rośliny będą miały jeden substrat. Wszystkie będziemy podlewali takim samym, słuchajcie, nawozem. Przy okazji również te rośliny, żeby będą fajnie rosły, no to fajnie to wygląda, jak jest więcej roślin w jednej doniczce. No i przede wszystkim oszczędzamy, słuchajcie, oszczędzamy miejsce. Ja sobie może pierw tutaj to wyciągnę stąd. Ale żeś się tutaj zakorzenił. No, ty też tutaj jesteś, tak jest. Ktoś tam mi pisał, że mojemu kotu brakuje mojej uwagi. Kot ma moją uwagę, ale kot wtedy nie ma dla mnie uwagi, słuchajcie. Ono ma uwagę zawsze, największą, jak ja próbuję tutaj nagrać film, tak? To ona ma największy, słuchajcie, interes, bo ja tak o 11 już leżę w łóżku i oglądam różne jakieś tam dokumenty czy coś i ona też przychodzi oczywiście, ale jak ją zacznę głaskać, no to odchodzi. No to o co chodzi? I teraz tutaj gra na taką, wiecie, na taką kotkę porzuconą, niekochaną. Nie lubi? Nie lubi. No, ale ona, wiecie, ma wystarczająco dużo czułości, tylko ona po prostu też nie chce. Ale wiecie co, jakie to założyłem na to, ten worek tutaj, na to, ten w sumie już czas nie pamiętam. Tak. Mał. Zimno na dworze, słuchajcie, po 13 stopni w nocy. Za dzień mamy tak mniej więcej 20 stopni, wiatrzycho. Patrzcie, co się tutaj zadziało. Widzicie? Czy wy to widzicie? O, kot ze spagnum na głowie. Te spagnum sobie oczywiście wykorzystam, słuchajcie, do mojej tutaj mieszanki. No i mamy jeszcze jedno melanochryzum. Ja nie będę już go tutaj, słuchajcie, obcinał. To już było obcinane w ogóle 3 razy. Zostawię jak jest. Tylko po prostu przesadzimy te spagnum. To ja sobie mogę... Bo to są takie sadzonki, wiecie? I one w ten spagnum sobie tylko rosły. O, zobaczcie. Ale teraz wszystkie po prostu zaaplikujemy, słuchajcie, do ziemi. A ja położyłem spagnum, żeby te młode rośliny właśnie, żeby one miały więcej, wiecie, wilgotności powietrza wokół siebie i żeby te korzenie też miały więcej wilgotności. No tutaj też troszeczkę to weszło w ziemię, ale już się wyciągam, zobaczcie. Dobra, no i tutaj
Taka donica czysta. Ale jest też czysta. Donico. Dobra, teraz jak ja mam to zrobić najlepiej? Patrzcie, widzicie jak się fajnie tutaj korzenki pojawiły. I nic się z roślinką nie stało. I tutaj mamy już bardzo dobry start. Ja sobie pierw może tutaj trochę zrobię miejsca. I to jest właśnie obcięta głowa temu. Gdzieś może, gdzie ja to obcinałem, nie wiem czy będzie widać tutaj. A potem obcinałem znowu i to jest to. Rośnie jak szalony. No ale też takich nie ma tutaj, wiecie, jakichś efektów specjalnych, bo nie urywa niczego. No bo takie, wiecie, pojedyncze liście. A gdzie to jest końcówka? Albo początek, a jest tutaj. Ja wam już mówiłem 100 razy. Z daleka nie widzę. Z przodu też nie widzę. Z bliska, gdzie z przodu? Normalnie szok. Trzeba będzie się kiedyś, słuchajcie, wybrać wreszcie do okulisty i takie okulary, takie prawdziwe zrobić, a nie jakieś okulary, wiecie, takie za 30 euro, nie? Na oko. Bo ja sobie w sumie tam zawsze dodaję, wiecie, tych plusów albo minusów, nie? Dodaję sobie, jak czuję, że moje okulary po prostu, jak moje okulary mi już nie wystarczają, jak już jest za mało, to sobie do online sobie zamawiam okulary i sobie tam dołożę zawsze jakiegoś 0 plus 5 albo coś. No korzenie, ty masz piękne, ale wiecie co, teraz tak myślę, skąd ja większą doniczkę sobie wytrzasnę, wiecie? No, 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 teraz sobie tutaj zrobiłem super sprawę. Może jeszcze, może spróbuję jeszcze. On tu ma też korzenie w tym paliku. Ops. Hupercjo, wybacz mi proszę cię. Słuchajcie, no nie jest to doniczka moich marzeń, ale wydaje mi się, że można na nią, słuchajcie, patrzeć. Człowiek ma wszystko, nie? W domu. Mi się to w ogóle dziwią, wiecie, że dziwią się. No bo wiadomo, że kupuje jakieś tam różne rzeczy, nie? A potem na przykład jak ktoś czegoś potrzebuje, no to Dajman ma, nie? Dajman ma wszystko. Jakieś tam tabletki przeciw niestrawnościom, jakieś, wiecie, cuda niewidy. No Dajman ma wszystko. Czy szałwię lekarską na jakieś tam problemy z dziąsłami. Damian ma wszystko. Jakieś cuda niewidy, nie? No, Damian ma wszystko. Dobrze, że mam tyle doniczek. No, doniczek to ja mam tyle, słuchajcie, wolnych. Ale ja właśnie starałem się, słuchajcie, żeby tych doniczek... żeby tych doniczek brązowych, takich dużych, nie używać, ale... Nie wiem, może kiedyś zdecyduję się właśnie, żeby te filki wsadzić do lechuzy. No ale na razie jeszcze, na razie nie. Doniczki są takie drogie, że szok. Dzisiaj byłem w aptece. Kupowałem taki gryposztat, nie? Grypostat. Nie wiem, czy w Polsce też macie grypostat. To jest właśnie przy grypie i w ogóle. No i kupiłem sobie takie... chciałem to jeszcze, słuchajcie, to spagną tutaj wsadzić. I kupiłem takie też krople, bo ja mam często właśnie z żołądkiem jakieś wzdęcia albo jakąś niestrawność czy coś. No bardzo mam często. I teraz zacząłem Sprite znowu pić. To znaczy nie taki Sprite, że tylko Sprite, ale po prostu jest on, wiecie, mieszany z wodą pół na pół i ja budzę się już po prostu rano ze zgagą. No i kupiłem te krople takie. Dwa razy, nie poczekajcie, to jest 40 ml i dwa razy ten środek właśnie na grypę, 73 euro. Normalnie szok. Normalnie szok. Ciebie tak może gdzieś tu z boku posadzimy, co, kolego? Ciężko taką się sadzi tutaj, słuchajcie, dużą roślinę.
No ta jeszcze nie jest taka duża, ale tamta będzie na pewno dużo większa. Ciebie tak może. Tutaj masz trochę te korzenie tutaj po nad. Taki długi. Widzicie, ile tu jest perlitu? Kory. Nie było jeszcze sfagnum, ale teraz będzie sfagnum jeszcze. O, tylko się nie, proszę, nie połam. Proszę, nie połam się. To oczywiście zużyjemy, bo to jest, wiecie, przecież nie będziemy wyrzucać. Te tutaj młodziki zasadzimy na koniec. No i mam też palik, ale palik mi się w ogóle nie zmieści, słuchajcie, w kamerze. Ja pociąłem swoją Monstera Esqueleto. Kilka sadzonek przeznaczę oczywiście. Przeznaczę oczywiście na dla patronów. Teraz co ja mam zrobić, żeby było coś tutaj widać? Nie mam nic, no. A jakbym wziął ten taboret? Słuchajcie, fajny jest ten stół, bo jest wysoki, taki barowy. Bo ja nie chciałem na swoich filmach przez, wiecie, siedzieć i opowiadać. Chciałem raczej być tak bardziej w, wiecie, w ruchu. O! Tak jest, dobrze, trzyma się. Ale właśnie ciężko mi jest niekiedy wam coś pokazać, jak bardziej na tym wysokim stole. I jeszcze jak mi się jakiś palik nie chce zmieścić, to już w ogóle. Szok. Nie wiem, czy zacząć tego może tutaj pana wiązać. Czy jeszcze nie. Bo wiecie... No, dobra, ja go przywiążę może, co? Zobaczcie. Przywiążę go. Nie wiem, czy te... A nie, to powinno też starczyć, bo przecież to też było z tych czarnych, z tych... od tej Monstery. Pocięłem Monsterę, słuchajcie, bo ona zaczęła tak szalenie rosnąć. Szalenie. Ona rosła w ogóle przez cały rok szalenie i w ogóle i... Fantastyczna roślina, polecam bardzo serdecznie, tylko uważajcie, żeby jej nie przelać. I nie pasowałem już troszeczkę do koncepcji, pociąłem ją i sobie myślę, porobię kilka sadzonek i kiedyś może, jak się wszystko fajnie ukorzeni, no to zrobię taką też dużą doniczkę z kilkoma roślinami, żeby to fajnie wyglądało. Ja ją dostałem od, znaczy kupiła mi siostra od Justyny, ona mieszka w Niderlandach. I a ja jestem, wiecie co, przecież mogłem sobie też tu już to przykczepić. Przecież to mogłem razem czepiać. Mama z dziećmi będzie tutaj znowu, słuchajcie, zjednoczona. Z drugiej strony, tu z tyłu właśnie zasadzę tego trzeciego filodendrona i dzieci. I tak mi się wydaje, wejdzie fajnie, bo może akurat mi się uda, że one będą sobie po prostu, wiecie, o, patrzcie, z każdej strony tutaj pięknie rosły. I może jakoś się kiedyś tam wyrównają. Wzrostowo. Wczoraj dostałem paczkę od Eweliny z kanału Ewelina i Dżungla. Ona mi przysłała, słuchajcie, super nawilżacz, ona nie używała, z funkcją właśnie grzania powietrza tego, które się tam wydobywa z tego otworu, z tej dziury. Jestem tym nawilżaczem zachwycony, naprawdę. Taka się tutaj mgiełka robi i ja to uwielbiam, taką mgiełkę, wiecie? Ja bym mógł chyba gdzieś mieszkać, gdzieś w dżungli jakieś, przez te mgiełki. Trzymasz się? Trzymasz się, tak? Nie za mocno tutaj przyciskamy, słuchajcie, żeby tych delikatnych korzeni w
filodendronowych nie pognieść. Tym bardziej, że te tutaj takie, wiecie, ze spagną te... A co to tutaj jest? Te korzenie, one są bardzo delikatne. Nie wiem, to obetnę. To są te sadzonki takie. Te sadzonki... One były, słuchajcie, długi czas w boksie ze spagnum. Jak wypuściły kiedyś tam, wzięły się, słuchajcie, do roboty. No i niestety potem już się nic z nimi nie działo. A mówię, wyciągnę. Wyciągnę, pokazywałem chyba na jakimś filmie. Wyciągnę i wsadzę tutaj w spagnum i się może akurat coś się, słuchajcie, pojawi. No i się pojawiło. Tutaj damy te dwa małe. Ja to jeszcze tutaj przysypię. Starczy mi tego tutaj? Substratu starczy. Dobra. Te śmieci na bok. I tą resztą tutaj fajnie osypię. No i słuchajcie, Ewelina, taki mi super nawilżacz przysłała. Nie musiała, ale napisała, że chciała. Dzięki, Ewelina. Dziękuję serdecznie. Naprawdę jestem zadowolony. Bo ja mam tutaj właśnie kilka tych nawilżaczy, ale takiego jak ten to jeszcze nie miałem. Ale ten naprawdę jest bardzo przyzwoity. Piękną robi mgiełkę. Ja wam pokażę na koniec filmu, jak to wygląda. I dostałem zaproszenie do pewnego sklepu ogrodniczego. Oni, słuchajcie, dostałem wczoraj w sumie zaproszenie. Oni specjalizują się w roślinach kolekcjonerskich i nie tylko. Mają również cały wybór substratów, jakiś tam, wiecie, do hoi, do alokazji, do filodendronów, do sukulentów, nawet mają specjalne jakieś. No i jeszcze dostałem wiadomość, że ten sklep polajkował moje zdjęcie, a za chwilę miałem jakąś wiadomość. I pani napisała, że chciałaby mnie zaprosić do swojego sklepu, żeby nagrać film. Zobaczyła mój kanał na YouTubie i się bardzo jej spodobało. Spodobała się ilość roślin i no bardzo mnie to ucieszyło oczywiście, bo wiecie, fajnie, że ktoś docenia taki, powiedziałbym, no z branży i zaprasza. No i może następną sobotę może skoczę, zabiorę Justina i pojedziemy. I co? Fajnie wygląda, nie? Na razie takie, wiadomo, jest takie... Jeszcze jest, wiecie, takie... Ale wiecie co? Raz, dwa, trzy razy było obcinane. I co powiecie na to? No mi się podoba, słuchajcie. Mi się podoba, chociaż tego nie widzę. Ale wydaje mi się, że super to wyszło. I teraz ma jeszcze trochę miejsca, żeby rosnąć. Zawsze jeszcze mogę głowę obciąć i mogę dosadzić. No, kochani, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Życzę wam wszystkiego dobrego, dużo zdrówka. Dziękuję wam serdecznie za łapki w górę i za subskrypcję. Przybywacie, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Doceniam i to mnie bardzo dowartościowuje. Co tu dużo mówić? Jesteście po prostu najlepsi, a w ogóle jak czytam niektóre komentarze, że ktoś pisze na przykład, że to jest jego ulubiony kanał roślinny albo coś w tym stylu, to normalnie, wiecie co, dostaje gęsiej skóry, bo nie spodziewałem się nigdy, że tak moje filmy przypadną wam do gustu i że tak będziecie mnie po prostu chętnie oglądać. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Żegnam się z wami. Żegnam i widzimy się na niedzielnym odcinku. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Pa, pa.